Po upadku Związku Radzieckiego od 1 do 4 milionów dzieci w Rosji zostało bez dachu nad głową. Kiedy kręcono ten film, władze szacowały, że na dworcach i ulicach Moskwy mieszkało około 30 tysięcy dzieci. Sen mi się przyśnił, bardzo dziwny sen, że oto słyszę pogrzebowy dzwon. Dzieci z Leningradzkiego. Na imię mi Krystyna, mam 11 lat. Mieszkam w Moskwie na dworcu leningradzkim. Wygnała mnie z domu macocha. Na imię mi Roma, mam 12 lat. Uciekłem z domu, bo rodzice bili mnie i pili samogon. Chciałbym, żeby nie pili samogonu, a jeśli już, to tylko w święta, nie codziennie. Raz, jak mnie tak mocno bił, to go dźgnąłem dwa razy nożem w brzuch. Jak miałem 2 lata, ojciec nie uznał mnie za syna. Wtedy odesłali mnie do domu dziecka. A tamto już w ogóle nie widywałem ani matki, ani ojca. Raz przyjechał do nas samochodem. Do mamy. Dał jej pieniądze. Spytałem, kto to jest. Mama z początku nic nie mówiła, ale potem wzięła mnie na bok i powiedziała. Krzyknąłem do niego: tato, a on: nie znam cię, nie jesteś moim synem. Pomóż, chce mi się jeść. Pomóżcie, dobrzy ludzie. Chodzę i proszę o pieniądze. Portfeli nie będę kradł. Czasem starsze chłopaki zatrzymują nas i wszystko zabierają. Jak tak siedzisz z psem albo z kotem, to ludzie wiedzą, że musisz nakarmić nie tylko siebie, ale i zwierzaka. I dają więcej pieniędzy.
Miałam 11 lat, jak mnie zgwałcili. Uciekłam z domu. Mojej mamie zapłacili, żeby nie napisała doniesienia. Była ze mną koleżanka Luda. Miała na plecach 5 ran od noża. Ja nie byłam ranna. Przeleżałam tydzień na reanimacji. Ona dłużej była nieprzytomna. Nie wiem, co tam z nami robili, niczego nie pamiętam. Po tym wszystkim moja matka zaczęła się kłuć, została narkomanką. Zbrzydziło mnie to wszystko i odeszłam. Znalazłam dokumenty, z których przeczytałam, że jak miałam 3 miesiące, porzuciła mnie pod sierocińcem. Taka jesteś delikatna jak królowa śniegu. Rozpuściła włosy na białe ramiona. Rozpuściła włosy i nie słychać głosu. Rozpuściła włosy i nie słyszna głosu. Gorzko, gorzko. No już, Tania. Dziewczyny mieszkają na dworcu i zarabiają prostytucją. Często kończy się to ciążą. Nie chcą mieć dzieci i te dzieci stają się takimi, jakimi one same były w dzieciństwie. Dziewczyny nie mają swoich pieniędzy. Sprzedają się mężczyznom. Idą z nimi do ich domów. Tam dostają pić, jeść i za to się oddają. To samo robią chłopcy. Byłem raz z jednym mężczyzną, ale nie chciałem jechać do jego domu. Czego on mi nie naobiecywał? Potem zrozumiałem, że to źle, że nie powinienem z nim jechać, że on jest zły. Dobrzy ludzie nie obiecują tego, co on mi obiecał. Dam ci 500 baksów, pojedziemy do mnie. Nie pojechałam do niego. Chciał, żebym się z nim bzykała i oglądała wideo. I żebym mógł mnie fotografować rozebraną. Te, które jeżdżą do pedofilów, często potem żałują. Boją się, że zaraziły się kiłą albo AIDS-em. Bywa, że jedziesz gdzieś, albo siedzisz i żebrzesz, podchodzi do ciebie mężczyzna i mówi, żebyś nie pojechała, to cię umyje, nakarmi, da pieniądze, a ty mu za to tylko, jak to mówią, pomożesz. Ja się na to zgadzam, ale zawsze się boję. Nawet jak jadę do niego któryś tam raz, to i tak się boję. To się może zakończyć śmiercią, a strach umierać. Serioża, Roma i Sveta zimą mieszkają w piwnicy. Ja całymi dniami spaceruję. Po przebudzeniu zawsze palimy. Potem coś zjemy, posiedzimy ze 2 godziny, w końcu wstajemy. Można się powygłupiać, pobawić. Kupiliśmy z Seriegą 2 samochodziki za 102 ruble. Bawimy się, łazimy. Jestem Serioża, złodziej, lepszego ode mnie nie ma. Jestem najlepszy, nikt nie ma takich rączek. To jest krem Super Ballet, to jest żel Nivea for Men. Gdzie was szukać odpadki, kiełbasiane skórki i okrawki? Pójdź wszędzie, bądź.
Zawsze niech będzie wódka, kiełbasa i śledzik. Zawsze niech można sobie wypić, pojeść i popalić. Nad ojczystym krajem słońce wstaje, a rosyjski chłop znów pijany w sztok. Ma gdzieś kołchoz czy portowy dok, byle tylko jakoś przetrwać ten 92 rok. Przepraszam, Serioga, przepraszam. Odejdź ode mnie, uderzyłeś mnie w bliznę. Przecież mam bliznę. Nie wytrzymam. Wiesz, że uderzył mnie samochód. Kręci mi się w głowie. Mam bliznę. Przepraszam, Serioga. Nie mogę, kręci mi się w głowie. Nie obraziłem się na ciebie, tylko mi się w głowie kręci. Wstawaj. Nie mogę. Kręci mi się w głowie. Idź sobie. Śmie mi się w oczach. To jest mój dom. Mieszkam tu już półtora roku. Moim domem jest dworzec Kurski. Jestem włóczęgą, obcym samotnikiem, samotnym niczym wiatr, co wieje. A włóczęga sobie przewodnikiem, co wolności za nic nie sprzedaje. Nie mam ochoty mieszkać w domu. Lepsza wolność niż życie w klatce. Stale mnie gdzieś ciągnie, żeby pójść, gdzie mi się chce. Oglądać na Moskwę. Uczyć się Moskwy. Tutaj wszystkiego możesz pojeść. Możesz pić 7-Up, Pepsi, Sprite'a, Coca-Colę i Mirindę. Możesz sobie wszędzie łazić, kupować czekoladki, różne batony, Bounty, Snickersy, Twixy. To jest klej. Tak to się u nas nazywa. Potrzebujemy ciepła, jedzenia, pieniędzy i nic więcej. I kleju. Jak raz zaczniesz wdychać klej, to koniec. Potem już dnia nie możesz bez tego przeżyć. Taki Rahim na przykład zebrał 500 rubli, kupił sobie nowe ciuchy, nowe adidasy. A ja? Miałem sporo pieniędzy, wydałem na jedzenie, potem poszedłem kupić klej. Po wdychaniu chce się jeść, kupiliśmy wódki i coś tam jeszcze. I tak lecą pieniądze na klej, na takie głupoty. Chłopaki znaleźli w piwnicy pół butelki rozpuszczalnika. Spróbowali i powiedzieli, że to lepsze niż benzyna i żebym spróbował. Z początku nie chciałem tego wypić. Potem spróbowałem, spodobało mi się i tak zacząłem. Takie jest życie włóczęgi. To wszystko przez dworzec. Jak przyjechałem na dworzec, od razu nauczyli mnie wąchać klej. Wszystkiemu winne to włóczęgowskie życie.
Wódka kosztuje 100. Tyle się zebrać da. Zresztą, co to za wódka? To normalna woda. Bo najlepsze wyjście na umór się spić. Bez wódki życie marne, z wódką łatwiej żyć. Baw się, chłopie, baw. Przypijaj, co się da. Jakbyś nie harował, na michę nie starcza. Naszą Ruś komuchy przepiły do cna, więc pij, chłopie, pij za cały ten chłam. Mogliby zbudować taki wielki budynek, w którym zmieściłyby się wszystkie dzieci, żeby miały tam przyjaciół, żeby mogły tam mieszkać. Połowa z nas chciałaby mieszkać w domu dziecka, jeść dobre jedzenie, spać w białej, miękkiej pościeli. Żeby jak najszybciej coś takiego zbudowali. Coś ciekawego, żeby przyciągnąć dzieci, żeby zapomniały o tym dworcu. Żeby je ciągnęło do domu dziecka, a nie na dworzec. Żeby tam byli normalni ludzie, normalne stosunki. Żeby ich czymś zainteresowali, przekonali. Byłem kiedyś w domu dziecka przy fabryce samochodów w moich stronach w Niżnym Nowgorodzie. Byli tam bardzo niedobrzy wychowawcy. Bez przerwy nas bili. Wystarczyło zrobić coś złego, coś upuścić, na kogoś krzyknąć i już zaczynali bić. Milicja na dworcu też bije. Jak cię dorwą, od razu bęcki. Mnie bili tak. Najpierw oblali wodą, potem lemoniadą, piwem, a potem dołożyli rzemieniem. Klołem na nich. Zaciągają w kąt, walą pałami, kopią. Czasem odpuszczają, czasem zabierają ze sobą. Jeden chłopak miał klej. Milicjant podbiegł do niego, wyrwał mu go z kieszeni i wylał na głowę. Odwal się, zabiję cię. Nie piło, nie pij.
Dorosłe, dorosłe ludzie. Nieraz przyjeżdżają dobrzy ludzie, pomagają, dają pieniądze. Ale dobrych ludzi to już mało zostało. Nie wiemy, co będzie jutro. Dworzec jak dworzec. Mieszkasz tu, pókiś młody. Kręcisz się, łazisz normalnie. A jak się zestarzejesz, to dokąd? Umierać włóczęgą, pić wódkę, zataczać się? Ty bezdomne ścierwo. A ty nie ścierwo? Zabiję, jak złapię. Odwal się ode mnie. Śmierdzą i dlatego nikomu się nie podobają. Lepiej się zamknij, bo jak wstanę, to zobaczysz. Parę razy przyłożyliśmy butelką, ze łba poleciała krew. Ukradliśmy ubranie, buty, skarpetki. Oddawaj moje pieniądze. Już ci oddaję akurat. Masz co filmować, co? Włóczęga obowiązkowo nosi uszankę. Chowamy tam butelkę i petardy. Kłada mu się na głowę, to wybucha i ma na głowie łysinę. Raz na dworcu było morderstwo. Zabili żenię z dworca kurskiego. Zgwałcili go i udusili sznurkiem. Po tym wszystkim milicja nas wyławiała. Byli nawet śledczy. Najpierw brali nas do izby dziecka, potem na posterunek milicji. I tam znowu zaczęło się bicie. Mnie włożyli torbę na głowę i bili. Miturę bili i reszcie dzieciaków też dołożyli. Śledczy wytywali nas, kto się z nim ostatnio prowadzał. Powiedziałam, że to ja go zabiłam. Muslim powiedział, że to on. Timur, że on. Dwie doby tak się sami oskarżaliśmy. Oni to zapisywali, a potem kazali nam te papiery podpisywać. Robili nam wizje lokalne. I okazało się, że mnie nawet nie było na miejscu przestępstwa. Nawet nie wiem, gdzie to się wydarzyło. Oni wiedzą, że nas tam nie było. Ale kogoś muszą oskarżyć. Taką mają pracę. Ktoś musi być winny zabójstwa. Muszą zakończyć sprawę. A jak doszło do zabójstwa, i tak nikt nie wie.
Ja to już w nic nie wierzę. Nie ma żadnej sprawiedliwości. Siedzę sobie i myślę o tym wszystkim. Chyba tak musi być. Prześladują i biją. Zdarza się, że zabiją. Tak to jest. Normalka. Widać, miłości nie ma. Widać, się ze mnie naśmiewałeś. Posmijał się ty. Roma, kładź się. Idź już spać, Serioża. Dobranoc. Kiedy się na przykład śmieje, to tak naprawdę nie do końca się śmieje, bo nie ma przy mnie mamy. Smutno mi, że mamy nie ma. Bez niej miasto jakieś takie puste. Dzwonię, ale nic nie mówię. Chcę tylko usłyszeć jej głos. Jak ją usłyszę, odkładam słuchawkę. Kiedy przyjechałam do Moskwy, myślałam, że mnie urządzą w jakimś domu dziecka, gdzie będę mogła chodzić do szkoły. Tu nauczyłam się palić papierosy, pić. Wszystkiego się w tej Moskwie nauczyłam. Ukradli mi zaświadczenie, nie mogę wyjechać. Dobra, wszystko zniosę, ale chciałabym chociaż mamę zobaczyć. Jak się kładę spać, to zawsze mówię dobranoc, mamo, chociaż jej obok nie ma. Raz przyśniła mi się mama, kiedy wyjeżdżałem. Pomyślałem i ułożyłem piosenkę. Jak ciężko na świecie bez matki żyć. Tak bym chciał poleżeć z tobą w ciepłym łóżku. Jak ciężko jest mi na świecie. Jak ciężko, mamo, bez ciebie. Ostrożnie z tym. Wszystko się kręci. Pozwól odlecieć. Panieczka, żebyście się tak udławili samogonem. Zabierz te łapy. To przez was odeszła.
No jak? Normalna dziewczynka była. Była normalną dziewczynką. Spokojna. Spokojna, krasiła. Ładna. Nasz życie nie taka jest. Takie miała taka. Życie. Taki jej los. To na principie daje życie. W zasadzie to nawet nie widziała życia. Nie ucień daje jej żałka. Żal mi jej. To samo może spotkać każdego z nas. W każdej chwili, w każdej sekundzie. Jej już życia nie wrócisz. Co się stało, to się nie odstanie. Taka malutka. Miała zaledwie 14 lat. A już odeszła z tego świata. Teraz jej sędzią jest Bóg. To wina rodziców, bo piją. Napiją się i jest im dobrze. A gdzie córka? Co z nią? Moskwa to duże miasto. Co się z nią dzieje? Jak się opiją, o wszystkim zapominają. O dzieciach, o świecie. Ważna jest tylko wódka. Anieczka, dlaczego? Bóg wierzy w ludzi, wszystkim pomaga, wszystkich kocha, nawet złych ludzi, nie tylko Rosjan, nawet Czeczeńców kocha, a najbardziej to kocha dzieci. Wersja polska dla TVN ITI Film Studio. Tekst Joanna Klimkiewicz, czytał Mirosław Utta.